Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa. Panowie, rzeczywiście tak jest? Scenariusz rośnie w siłę? Dzień dobry. Dzień dobry. Scenariusz rośnie w siłę. Pozycja scenarzysty, scenarzystów rośnie w siłę. Podczas kilku spotkań tutaj, podczas Script Fiesty, wielokrotnie padało tutaj takie stwierdzenie, że w zasadzie scenarzyści i aktorzy to są dwie grupy najbardziej niedoceniane, jeśli chodzi o tą całą machinę filmową i zwykle mają bardzo niewiele do powiedzenia na tych poszczególnych szczeblach produkcji. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Wiem, że temat jest ogromny i to jest wielowątkowa na pewno dyskusja, ale postarajmy się wyjść od tej postawionej tezy tutaj, tezy tej dyskusji, czyli scenarzysta na pierwszym planie i czy rzeczywiście tak jest, czy tak może być, czy to jest wciąż czysto życzeniowe. Od tego wyjdźmy i zobaczymy, do jakich wniosków nas to zaprowadzi. Takie pytanie, na które może być pewnie wiele odpowiedzi w zależności od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy na ten temat, czy te tematy. Myślę, że rola czy pozycja scenarzysty w Polsce pod pewnym względem się, że tak powiem, normalizuje i dobiegamy do takiego poziomu europejskiego standardu w pewnym obszarze. Tym obszarem jest produkcja serialowa. Natomiast jeśli chodzi o kino, myślę, że od bardzo wielu lat polski scenariusz jest w regresie. Ma to pewnie różne przyczyny. Myślę, że po prostu, jeśli chodzi, powiem Państwu tak najprościej, tak? To znaczy, gdybyśmy mieli stworzyć gildię, tak jak stworzyli ją reżyserzy, z warunkiem progowym debiut fabularny, to byśmy nie utworzyli w Polsce gildii. Nie byłoby tylu osób, które by dawały takiej gildii szansę istnienia, nawet szansę rejestracji. I to jest, nawet nie wiem, czy można mówić tutaj o regresie, to znaczy to jest stan chroniczny od wielu dekad, co jest rzeczą przedziwną i niezrozumiałą, biorąc pod uwagę, że polskie kino po wojnie narodziło się z fantastycznego scenariusza. I znakiem rozpoznawalnym tego kina na świecie był scenariusz. I to kino, polska szkoła, stała doskonałym scenariuszem, którego poziom był poziomem światowym. Gdzieś w latach 60. z nową falą, kiedy reżyserzy stali się twórcami totalnymi. Zaanektowali też przestrzeń. Wszystkie przestrzenie. Wszystkie. Kiedy zobaczymy, nie wiem, twórców francuskiej nowej fali, choćby tylko tych, którzy wyszli z Cahiers du Cinéma, to byli to ludzie, którzy de facto na planie robili sami wszystko. A przed planem, w sensie tworzenia scenariusza, też o ile go tworzyli. I Polska za tym poszła. Co ciekawe, pewnie gdybyśmy szukali bardzo dobrych filmowych, podkreślę, scenarzystów, okazałoby się, że nimi są w latach 70. i 80. wyłącznie reżyserzy. Kiedy ja zaczynałem w latach 90., przychodząc zresztą do zawodu zupełnie z ulicy, okazało się, że scenarzysta jest osobą bardzo potrzebną i poszukiwaną, wbrew opiniom potocznym. Czekali na niego producenci, czekali na niego reżyserzy. Czekali, mówiąc krótko, na ludzi, którzy byli w stanie wtedy opisać współczesny świat, ten świat przemian. Z różnych względów było bardzo mało tekstów, które dotykały tej rzeczywistości. Zresztą tak jest do dzisiaj. Zresztą podobna sytuacja była w teatrze współczesnym. Tak. I
Dzisiaj scenarzyści trafiają do filmu, tak jakbyśmy przyjrzeli się tej sytuacji od lat, nie wiem, 10, może nawet 15. Oni są obecni w kinie, ale są jako współautorzy scenariusza z reguły z reżyserami, dodam młodymi reżyserami, co napawa też jakąś nadzieją, że młodzi reżyserzy w przeciwieństwie do swoich profesorów potrzebują współpracy. Już na tym etapie jakby takiego praca scenarzysty to jest przede wszystkim intelektualny namysł. Prawda? Scenarzysta może być analfabetą, musi tylko umieć opowiadać. I jak go stać, to zresztą jest bardzo wygodne, trzeba sobie wynająć kogoś, kto to będzie tylko spisywał. Tak Paweł Pawlikowski pracuje. My jesteśmy ludźmi, którzy przynosimy światy, postaci, coś unikalnego. I ci młodzi reżyserzy, no, też mając pomysł na swoje kino, szukają takiej osoby do rozmowy, do dyskursu. Ale ci scenarzyści, którzy są osobami samodzielnymi w sensie tego twórczego procesu, to są osoby nieliczne. I to doskonale widać, no, w takim statystycznym, najprostszym oglądzie, ile jest takich filmów, które powstały, gdzie autorami są tylko scenarzyści. To są jednostkowe rzeczy. Ale tak jak powiedziałem, zupełnie inaczej ta sprawa wygląda na poziomie serialu, gdzie mam wrażenie, że scenarzysta stał się dzisiaj, jeśli nie najważniejszą, to na pewno jest widziany jako osoba podstawowa w tym procesie, jakim jest wytworzenie serialu. Poczynając od konceptu, po jego development, a potem rozwój i tak dalej, i tak dalej. I to jest na pewno rzecz, która sprawia, że jeśli dzisiaj mówimy o polskim scenariuszu, w sensie pewnej środowiskowej siły, to jest scenariusz telewizyjny i to jest scenarzysta telewizyjny. A dlaczego w serialu to się udaje, a na gruncie kina to jest takie trudne do, nie wiem, przeforsowania, czy być może po prostu do jakiegoś zaszczepienia? No, serial to przyjął, korzysta z tego i zdaje się to przynosi efekty. Natomiast co w takim razie w tej przestrzeni kina nie pozwala scenarzyście? Ja mam nie odpowiem zupełnie mareboru. Kiedy dzisiaj państwo chcecie, no, macie powód, macie takie wewnętrzne przekonanie, że stworzyliście unikalny świat, macie unikalną postać i pójdziecie do bardzo dużej firmy producenckiej ze świata. Wszystko jedno, czy to będzie Netflix, czy to będzie HBO, nie mówię w Polsce, tylko w centrali, to tam nikt nie chce rozmawiać z reżyserem. Jedyną osobą, z którą ci ludzie chcą rozmawiać, to jest scenarzysta. Więcej, jeśli im się ten pomysł podoba, to on ma szansę powstać pod jednym warunkiem, że scenarzysta zdecyduje się być producentem tego formatu. Tylko scenarzysta gwarantuje to, że ten pomysł będzie się rozwijał, będzie rósł we właściwy sposób. Producent wykonawczy, reżyser, operator, to są wszystko rzeczy, na które przyjdzie czas. Ale najważniejszą rzeczą jest ta wartość intelektualna, którą przynosimy. I producenci seriali doskonale o tym wiedzą. To, czy my potrafimy chronić swoje prawa w tym względzie, czy my mamy świadomość tego jaką jakość wnosimy, to jest osobna sprawa. Natomiast na pewno większą świadomość od nas wartości naszej pracy paradoksalnie mają producenci, a nie my. I kolejną rzeczą jest to, że telewizja to jest moloch. W sensie to jest takie stworzenie, które wszystko pożera i im więcej zje, tym większy ma głód. W związku z tym produkcja telewizyjna, chociaż telewizja upada, ale te formaty zaistnieją na platformach VOD i tak dalej. Ludzie chcą tego oglądać. To jest dobrze sprzedawalny produkt. W związku z tym jest nieustanne zapotrzebowanie na to.
Ten rynek, mówiąc krótko, dla scenarzystów jest rynkiem bardzo obszernym. Może nie do końca wygodnym, może nie jesteśmy zadowoleni z naszej pozycji, dlatego też gildia powstaje, ale to jest na pewno ogromne, ogromne przedsiębiorstwo, które wciąż potrzebuje kolejnych produktów. Mówiąc krótko, tu jest rynek. W Polsce rocznie, jeszcze 3 lata temu, powstawało gdzieś między 50-60 filmów. Ta produkcja, tak jak było to do przewidzenia, gwałtownie spada. W tym roku do festiwalu w Gdyni, 2 lata temu było chyba 56 czy 58 filmów zgłoszonych. W tym roku zgłoszonych będzie, podejrzewam, około 30, 34, może 6. Czyli mamy spadek o blisko połowę. Przyszła Gdynia, tych filmów będzie jeszcze mniej. Jasne, są też produkcje komercyjne, które żyją własnym życiem i to życie festiwalowe ich nie dotyczy, ale nawet jak to dołożymy, to nie jest imponująca ilość. W związku z tym to gardło staje się coraz bardziej wąskie. Jest coraz mniejsze może nie zapotrzebowanie, bo zapotrzebowanie może jest, bo kina są pełne ludzi, jesteśmy taką zieloną wyspą na całym świecie. W Europie mamy wynik najlepszy, w ogóle nie do pomyślenia, prawda? Wszędzie widownia spada, są kraje, gdzie rok do roku widownia w kinach spada o 30%. Spadła w zeszłym roku, nie wiem, w Niemczech czy w krajach Beneluxy. To są ogromne spadki. W Japonii prawie 40%. To jest w zasadzie kiniarstwo staje się tam kompletnie deficytowym przedsięwzięciem. Prawda? Jesteśmy świadkami, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakiejś wielkiej, wielkiej przemiany kulturowej i będziemy się musieli w niej odnaleźć, będziemy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest coraz mniej pracy, ale nie ukrywam i mówię to z pewnym smutkiem, że niestety nie ma zbyt wielu dobrych scenariuszy. To jest nieustanne narzekanie, ale co to znaczy dobrych? To znaczy takich, które poruszałyby czytelnika. Zastanawiamy się, dlaczego te filmy powstały te, a nie inne. No powstały dlatego, że z tych, które można było zrobić, były prawdopodobnie najciekawsze. Ale w kategoriach czysto, to jest relatywne, co jest dobre. No lepsze od innego. Zwróćcie Państwo uwagę, jak nasze filmy bardzo kiepsko albo wcale, to jest bardzo skomplikowane, ja wiem, ale mimo wszystko nie znajdują widza poza Polską. Polska to nie jest rynek. Jasne, są filmy, które mają prawie 6 milionów widzów, no ale to są incydenty. Jaka jest, to jest znacznie głębszy i szerszy problem, ale problem z naszej strony wygląda tak, że nie potrafimy przynieść dostatecznie interesujących tekstów. Tekstów, które w jakiś sposób dotykałyby rzeczywistości, w której my żyjemy, my i na przykład Europejczycy. Nie ma takiego kina. Robimy kino kompletnie hermetyczne. Jak Claire. Dlaczego ten film nie jest w stanie zaistnieć normalnej dystrybucji w świecie. Ale przypadek Wojtka Smorzowskiego jest chyba szczególny, bo żaden jego film praktycznie nie zafunkcjonował na żadnym zagranicznym festiwalu. Dokładnie. I to jest nie przypadek Wojtka, tylko to jest nasz przypadek. Jasne, od 100 lat temu dokładnie te samo pytanie zadawał Sienkiewicz a propos Wyspiańskiego. Dlaczego tworzymy rzeczy aż tak hermetyczne? Bo tworzymy rzeczy totalnie hermetyczne. I to nie chodzi o to, że nie robimy polskich filmów. I w Polsce robimy. Tylko chodzi o to, że opowieść o człowieku jest nie dość uniwersalna. I tu jest przykład filmu Krzyśka, Bogowie, który zupełnie się inaczej potoczył. Mogę zdradzić jedną rzecz. Kiedy ten film był na festiwalu, ja byłem w jury. I w tym jury były 3 osoby ze świata. Była szefowa
szefowa działu azjatyckiego Variety. Był jeden z najbardziej znanych selekcjonerów amerykańskich. I był chłopak Rumun, scenarzysta z dwoma filmami w głównym konkursie w Cannes. I oni, słuchajcie, tam były filmy, i był Wojtka Smarzowskiego film Pod mocnym aniołem, i był Komasa, film Janka Miasto 44, Pasikowski. Oni nie zrozumieli żadnego z tych filmów. Żadnego. I zadawali pytanie, po co ten film powstał? Dla kogo on jest? Chcieli odkryć tajemnicę polskiego widza, który pójdzie na ten film. Jedyny film, który zrozumieli, to byli Bogowie. Powiedział, to jest jedyny film, który się nadaje do dystrybucji, zostanie zrozumiany w całym świecie. Nikt na świecie nie wie, co to jest komunizm, służba zdrowia w komunizmie, ale jest bohater. Bohater ma cel. No i też bohater, który wygrywa, co jest, się tak rzadko zdarza. Nie. Chodzi o to, że ja rozumiem opowieść o człowieku. I ona jest intrygująca, ponieważ on walczy o największą stawkę. No to musimy sobie jako scenarzyści zadawać pytania, dlaczego nie tworzymy takich opowiadań. Krzysztofie, to zdradź nam recepturę. Halo? Tak, to ciekawe. Zgadzam się z tą diagnozą Grzesia, ale równocześnie dokonałem takiego odkrycia, przygotowując się do spotkania chyba z panem dyrektorem Śmigulskim w PiS-ie. Zajrzałem na Wikipedię i zobaczyłem laureatów. To Grzesiek zna tą gadkę. Laureatów Złotych Lwów w Gdyni pod kątem tego, kto jest autorem scenariusza tych filmów, które zwyciężyły ten festiwal na przestrzeni chyba ostatnich 20 lat tam patrzyłem. No i to jest bardzo ciekawe, bo to przeczy akurat temu, co Grzesiek diagnozuje, z czym ja się zgadzam. Że tych scenarzystów jest kilkunastu, którzy żyją, próbują żyć z pisania i można ich określić mianem zawodowych scenarzystów, ponieważ połowa tych filmów, które zwyciężyły Gdynię, były napisane przez autora, scenarzysta autora, nie pomagiera reżysera, tylko autora. Poczynając od filmu Grzesia, od Komornika, przez Różyczkę, nie wymienię wszystkich, W ciemności Agnieszki, też to był scenarzysta Brytyjczyk akurat, przez Ostatnią rodzinę, Bogów, Rewers, gdzie też był autorem scenariusza. Bardzo duża jakby nadreprezentacja w stosunku do średniej produkcyjnej filmów, które no, zdobywały jakieś tam istotne laury, a których autorem był scenarzysta, tak jak w przypadku Barta pisarza, pisarz-scenarzysta. O czymś to mówi, o jakiejś potrzebie, głodzie, o jakimś prawidłowości tego mechanizmu, w którym autor dając tę wizję, a też często w przypadku tych filmów będąc blisko tej produkcji, czy pracując z aktorami, przynajmniej na jakimś pierwszym etapie z reżyserem ściśle, dają pewnego rodzaju jakość. To jest bardzo optymistyczna statystyka, gdzieś tam wskazująca na taką potrzebę. Z drugiej strony, Grzesiek, mówisz o scenarzystach z lat 60. i 50. Z drugiej strony pamiętamy, że Andrzej Wajda nie napisał żadnego scenariusza. Dokładnie. Roman Polański nie napisał żadnego scenariusza. Sam, samodzielnie w sensie, tam był współautorem w niektórych, tak? Jest tu jednak pewna, wydaje się, potrzeba wzmocnienia, ale też w świadomości naszych kolegów, producentów, reżyserów, też krytyków, myślę, też decydentów, istoty tej pracy, takiej istotności tego wkładu twórczego, jakim może być autorski scenariusz, potem się może z nim różne rzeczy dziać. I próba diagnozy, co nie działa, to znaczy dlaczego jest nas tak mało, czy ta podaż tych tekstów, wyrazistych autorskich tekstów filmów fabularnych jest tak mała. Diagnozujemy to między innymi z tej próby diagnozy wzięła się inicjatywa stworzenia gildii. Odpowiem jeszcze zanim przejdziemy, bo mam nadzieję, że pogadamy chwilę o gildii i o tym, co my tam wstępnie sobie diagnozujemy. To odpowiem na twoje pytanie o Bogów. Strasznie śmieszne, ale powiem szczerze, że nie wiem, nie potrafię tego zdiagnozować, tego sukcesu. Natomiast ja przy produkcji tego filmu byłem bardzo blisko.
Ja właściwie byłem producentem tego filmu razem z Piotrkiem Starakiem, szefem firmy, która to wyprodukowała, ale byłem bardzo, bardzo blisko i miałem, uwaga, to był trochę może przypadek, trochę konieczność. Miałem bardzo duże plenipotencje dotyczące scenariusza, czyli miałem prawo wyrażenia niezgody czy na pewne zmiany. Wyrażałeś? Nie zdarzyło się ani razu chyba, że nie zgodziłem się na jakieś propozycje Łukasza, reżysera, których było sporo i które ja wprowadzałem, ale takie prawo miałem. Chodziło o ochronę no, prawną tekstu, tak? Bo ponieważ opowiadał o osobach żyjących i w kontekście ustawy o ochronie pamięci osób zmarłych, a profesor Religa no, był osobą powszechnie znaną i tutaj miał, ale jego rodzina, syn, żona żyją i należało wykazać podwyższoną ostrożność w sprawie niektórych ewentualnych pomysłów, zmian i tak dalej. Z tego powodu ten plenipotencję być może dostałem, ale tak naprawdę byłem bardzo blisko tej produkcji. Ta produkcja była bardzo fajną produkcją, gdzie i producent, i reżyser, i scenarzysta, i aktor grający główną rolę, i operator tworzyli bardzo ściśle ze sobą współpracujący team i miałem poczucie, że ta moja rola była tam istotna i myślę, że nie wiem, czy to jest gwarancja na sukces każdego filmu. Myślę, że nie. Przecież są różne formuły. Wierzę też w taką formułę kompletnie odwrotną, polegającą na tym, że oddaję scenariusz, wyjeżdżam gdzieś tam, znikam w Bieszczadach i przyjeżdżam na premierę i to też jest interesujące, co reżyser z ekipą zrobią z tego tekstu. To też jest podniecające i ciekawe. Ale tak tu było akurat. Pytasz o ten projekt, to tak przy nim było. Jeśli chodzi o te seriale, o których rozmawialiście, to ja sobie myślę, że to jest też tak, że serial jest jakby z definicji produkcją producencką po prostu. A w związku z tym jest to oczywiście też bardziej rozległy świat niż świat filmu fabularnego, dlatego ta czujność, uważność pracy i egzekucji potem tego tekstu, czyli realizacji jest bardziej może konieczna, bo to domino może się łatwo wychrzanić zwyczajnie w świecie przy błędach. Ta rozległość wymaga stałej opieki, tak w tym sensie. Natomiast tak, to jest też pewien wzorzec, który przyszedł ze Stanów głównie, z Wielkiej Brytanii być może, gdzie tam to już odkryto jakiś czas temu, że scenarzysta będący blisko projektu gwarantuje jego i konsekwencje, jakąś koherentność, spójność też taką emocjonalną, logiczną, myślową, ideową, że to dobrze działa, dobrze pracuje, tam to z definicji rzeczywiście scenarzyści wchodzą i nawet producenci tutaj o tym wiedzą. Wiem, że chłopcy, którzy w Atachę pisali, Piotrek tam był blisko produkcji. Ja zostałem zatrudniony przez Showmax, nieżyjący już, do nadzoru serialu Roist, który był sporym sukcesem, bardzo udanym tekstem, który napisał reżyser ze scenarzystą Janek Holubek z Kasprem Bajonem. Ale stacja doszła do wniosku, że potrzebują jakiegoś tam nadzorcę, będzie to był debiut reżyserski de facto, i zatrudnili nie producenta jakiegoś liniowego, tylko scenarzystę, czyli mnie. Także to jest jakiś taki już odruch panujący w tym biznesie. Fajne to było zresztą doświadczenie rzeczywiście, tworzenie tak rozległego świata, w którym nawet był 5-odcinkowy serial, dwukrotnie większy niż film fabularny, jest czymś niebywale interesującym, a rzeczywiście tych odnóg jest dużo do pilnowania. To jest na pewno potrzebna taki nadzór. Ale w Polsce scenarzysta to kto de facto? Scenarzysta zawodowy to jest ktoś, kto może sobie pozwolić na pisanie i utrzymać się z tego pisania? Czy to jest ktoś, kto łączy 3 etaty i pisze nocami? Czy to jest ktoś, kto, żeby pisać, musi być na utrzymaniu współmałżonka? Czy to jest ktoś, kto jest rentierem i może sobie pozwolić na pisanie? To jest taka sama odpowiedź jak z pisarzem. 95% topowych polskich poetów przed wojną pracowała zawodowo. Większość z nich była nauczycielami. Tych ludzi, którzy byli się w stanie utrzymać z pisania poezji, nie było. I po wojnie de facto też. Chyba że ta poezja wyniosła ich na jakieś urzędnicze stanowiska i tak dalej.
na początku, jak zaczynamy, no to to jest oczywiste, że dzisiaj, 20 lat temu było zupełnie inaczej. Nie będę ukrywał, że ja się zająłem scenariuszem tylko dlatego, że ktoś mi zaproponował umowę i jak zobaczyłem, ile mi zaoferowano pieniędzy, to stwierdziłem, że przez rok będę mógł łowić ryby i się zdecydowałem to pisać. A potem się okazało, że po prostu piszę i wszystko sprzedaję. No, to po prostu była normalna sytuacja, że tak powiem, życiowa. I myślę, że większość ludzi tak w to wchodzi. Nie przez jakieś wielkie marzenia. Ja porzuciłem marzenie o filmie akurat 10 lat wcześniej, kiedy zrezygnowałem ze szkoły filmowej. Stwierdziłem, że to strasznie nudne. Podziwiam Krzysztofa, że uczestniczy w produkowaniu filmów, ponieważ to jest dla mnie osobiście rzecz kompletnie pozbawiona sensu. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Strata czasu. Są piękniejsze rzeczy w życiu. Choćby podróżowanie, bo cholera mam spędzać całe dni. Jeszcze produkcja to jest, przedprodukcja to jest męczarnia. Zrobiłem to raz czy drugi w życiu, powiedziałem nigdy więcej. Każdy ma swój temperament. I tak ja mam freak kontrola po prostu. Tak, natomiast jak się zaczyna, jest ciężko. Jak się odniesie sukces, to się przekłada nie na większą ilość może zamówień, ale na pewno na zdecydowanie lepsze stawki. Trzeba pamiętać, że w świecie, na pewno w Stanach, w Europie różnie z tym bywa, nie we wszystkich krajach, ale scenarzysta jest drugą osobą na liście płac, po gwieździe. Znaczy standardem w Stanach jest to, że scenarzysta jest zdecydowanie lepiej płatną osobą niż reżyser. Dlaczego? Bo przynosi coś absolutnie wyjątkowego. Jasne, tą wyjątkowość przynosi też reżyser, operator, prawda? W sensie dyrektor obrazu i tak dalej, i tak dalej. Ale wartość intelektualna, którą my tworzymy, jest czymś absolutnie szczególnym. I w tym bardzo skomercjalizowanym świecie, jakim są Stany, tą wartość intelektualną się niezmiernie ceni. I uważam, że jak patrzę na stawki w serialach, to uważam, że na przestrzeni 100 lat ta stawka scenarzysty, oczywiście tego najlepiej płatnego, albo się zbliża, albo staje się bliska wynagrodzeniu reżysera odcinka. Ja mówię oczywiście o tym topie. Wiem, że wszyscy narzekamy, ale no, takie są realia. Oczywiście tych osób, które biorą tą maksymalną stawkę, nie jest zbyt wiele i tak dalej. No, ale tak w ogóle jest w świecie, no, że ci, co zarabiają najlepiej, są nieliczni. Zresztą dochód scenarzysty jest rzeczą bardzo skomplikowaną w tym sensie, że na niego składają się różne źródła. My nie do końca mamy tego świadomość. I właśnie jako gildia stawiamy sobie za cel, i to jest cel główny i naczelny, ponieważ wszystkie nasze problemy wiążą się z naszą nieświadomością tego, co podpisujemy, a nasza świadomość, brak świadomości przy podpisywaniu umów związana jest przede wszystkim z jedną rzeczą. Nie wiemy, czego chcemy. Jak się jest na początku drogi kariery... Nie wiemy, czego możemy oczekiwać, też, czego możemy chcieć. Też. I to jest nasza świadomość, która po prostu jest, powiedziałbym, no, na bardzo niskim poziomie. Bo no, oczywiście to się wiąże też z pewną kulturą prawną, dokładniej brakiem i tak dalej. Ale myślę, że zdecydowana większość problemów, na które wpadamy w życiu zawodowym, one się wiążą z tym, że źle została podpisana umowa, o czym się dowiadujemy długi czas po jej podpisaniu, kiedy musimy do niej sięgnąć i okazuje się, że podpisaliśmy jakieś bzdury. Albo wręcz nie umieściliśmy czegoś, co jest bardzo istotne. Czyli co to może być na przykład? Rozmawiajmy o konkretach. Na przykład w polskich umowach
on to się dopiero zaczyna pojawiać, tak? Ale nie ma tak zwanego paragrafu bestsellera. To jest zupełny standard na całym świecie, dlatego że to jest gro wynagrodzenia dla scenarzysty w momencie, kiedy jego film odniósł tak zwany sukces. Jasne, to trzeba zdefiniować, co to jest sukces. Ale jeśli przyjmiemy, tak jak w większości krajów Zachodu, że tym sukcesem jest pojawienie się zysku netto w eksploatacji filmu. Czyli ten film zwrócił się i teraz zaczyna zarabiać, to scenarzysta powinien mieć zagwarantowany udział w tym zysku. No to jeśli byśmy się przyjrzeli tym umowom, które tutaj w tym kraju były podpisywane od zawsze, to tego paragrafu w ogóle nie było. Oczywiście dostawaliśmy tantiemy, zresztą te tantiemy nie dostajemy od tak znów wielu lat, bo to jest zaledwie 20 kilka lat, kiedy to zostało jakoś uregulowane. Ale dzisiaj znów te tantiemy jako drugi składnik naszego przychodu, czy dochodu, przepraszam, się zmienia. To znaczy cały system, w którym żeśmy funkcjonowali, z przyczyn niezależnych, bo to jest po prostu ewolucja świata mediów i tak dalej. No dla przykładu, tak? To znaczy wszystko się przenosi do internetu, ale ten internet nie generuje dochodu. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie, czy nie byliśmy do tej pory w stanie ściągać tych pieniędzy z internetu dla autora. Myśmy w ZAP-ie zrobili taką próbę i chętni podali swoje utwory, żeby przez jakiś czas monitorować straty. I zostały wybrane 2-3 kanały, między innymi YouTube. Ja mogę Państwu powiedzieć, że okazało się, w ogóle nie miałem tego świadomości, że mój jeden film, Ostatni bez wstydu, został odtworzony w ciągu roku na poziomie 1,5 miliona kliknięć w rosyjskim internecie. Gdybym ja dostał jako autor 1 grosz, od każdego z tych odtworzeń, łatwo policzyć, to jest kilkanaście tysięcy złotych. Mówię o jednym tytule w jednym obszarze. Jesteśmy tych pieniędzy pozbawieni. Dlaczego? Dlatego, że za tym się kryje gigantyczny lobbying. Podejrzewam, że gdybyśmy zaczęli analizować, jak wczorajsza dyrektywa była lobbowana i jakie pieniądze poszły po naszej stronie, ludzi, którzy chcą zachować paragraf 11 i 13, czyli konieczność filtrowania treści u nadawców internetowych, i tych, którzy koniecznie chcieli to znieść, to okazałoby się, że po prostu nie potrafię nawet wymyślić sobie tego parytetu. No, to znaczy ktoś z tego czerpie gigantyczne zyski, my w tym nie mamy udziału. Teraz zaczyna się bój o to, żebyśmy mieli. Dlaczego to jest tak ważne? Proszę Państwa, bo za 10 lat nie będzie telewizji. Połowa stacji komercyjnych w Europie jest w stanie upadłości. 30% stacji telewizyjnych w Niemczech ma syndyków. To jest koniec. TV is dead. To wszystko się przeniesie do internetu. Gdyby pozostało tak, jak jest, jesteśmy kompletnie pozbawieni przychodu z praw. Naszych praw. To jest, no każdy sobie nazwie po swojemu. Czyli mamy tantiemy, mamy udział w zysku, czyli z tego paragrafu bestsellera i dopiero na samym końcu jest to, co dla nas dziś jest najważniejsze, pewnie dla większości z Państwa, czyli umowa o wykonanie dzieła. Ona de facto jest najmniej istotnym składnikiem, jest o tyle istotna, że przychodzimy do producenta, który nam płaci w różnej formule, raz przypomina to pensję, innym razem umowę o dzieło. Tak innym razem kontrakt. Kontrakt na wykonanie dzieła. I dla większości z was, jak piszecie, to jest podstawa.
A ja zacząłem od końca, bo ten koniec jest najważniejszy. Okej? I to, co jest naszym zadaniem, żeśmy sobie to zadanie postawili, to jest po pierwsze edukacja. Żebyście mieli dostęp do tych pieniędzy, to musicie mieć świadomość, że to powinno być w umowach. Czyli edukacja scenarzystów, tak? Absolutnie bardzo tak. Bardzo prosty punkt w umowie. Film Bogowie, o którym sobie tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, tydzień temu pojawił się w Netflixie. Sprzedał go tam zapewne producent, nie pamiętam umów, czy to producent, czy dystrybutor. W każdym razie wydaje mi się, że producent. Nie wiem za jaką kwotę. Myślę, że to jest kwota rzędu 800-700 tysięcy. Ja z tego nic nie dostanę oczywiście, tak? Ponieważ nie ma absolutnie żadnej ściągalności tantiem z dystrybucji w internecie i na portalach streamingowych. Prosty zapis w umowie mówiący o tym, że jeżeli, którego nie miałem, bo to było tam 6 lat temu czy ileś, prosty zapis w umowie mówiący o tym, że jeżeli producent będzie zbywał dzieło do nieobjętych tantiemizacją platform streamingowych, to jest zobowiązany, nie wiem, odpalić cokolwiek by to było, 2 grosze. Będzie już gwarantem jakichkolwiek wpływów i jakichkolwiek regulacji. To bardzo ogólny przykład. Takich mechanizmów, które są prostymi zapisami w umowach stosowanymi powszechnie na świecie, a których tutaj nie ma, a powinny mieć miejsce, jest więcej. To jest kwestia wysokości honorarium liczonego od wysokości budżetu w niektórych przypadkach. To jest kwestia wysokości procentowej zaliczki, to o tym powiem jeszcze słowo za chwilę, bo to jest istotne. To są pewne klauzule mówiące o tym, bardzo częstym mankamentem jest taka sytuacja, że producent wypłaca jakąś tam pierwszą ratę, a potem nie wypłacając kolejnej spodziewa się otrzymania efektu w postaci zamówionego tekstu. No to jest trochę nie fair, wystarczy prosty taki zapis. Taki szantaż trochę, tak? No, najczęściej umowy nie mówią, że scenarzysta przekaże ten scenariusz, na który tam się w umowie umówił, ale pod warunkiem, czyli wypłaty tejże drugiej czy tam trzeciej raty. To są takie bardzo proste rzeczy właściwie, prowadzące do niebezpiecznych sytuacji. Trzeba sobie spojrzeć na to może z perspektywy całego zjawiska, jakim jest produkcja filmowa i też z perspektywy producenta trochę. Ten 3-4-letni czy 2-3-4-letni proces produkcji filmów zaczyna się oczywiście od tekstu, on jest na początku i on jest najważniejszy. Siłą rzeczy, jak wiemy, każdy film jest prototypem, a siłą rzeczy w tym momencie, kiedy pojawia się tekst, bez względu na to, czy on jest już na przykład pierwszym draftem proponowanym przez scenarzystę, czy jest to pomysł rzucony przez scenarzystę, czy jest to pomysł rzucony przez producenta lub reżysera, albo jakąś grupę czy stację, jest to jakiś pewien okres pierwszych miesięcy, który jest okresem niepewności i pewnego ryzyka podwyższonego najczęściej, dotyczącego tego, czym ten film może być, czym będzie, czy mówiąc kolokwialnie, zażre, czy będzie znajdzie interesującego reżysera, który będzie tym zainteresowany, czy znajdzie finansowanie, czy znajdzie zainteresowanie dystrybucją. Tyle, że za ten pierwszy okres niepewności i ryzyka bardzo duże konsekwencje płaci scenarzysta, gdyż producenci stosują w ich własnym interesie zrozumiałe przeróżne klauzule lub też właśnie nie wprowadzają przeróżnych klauzul do umów, starając się ograniczyć swoją inwestycję, swoje ryzyko. No tak, ale tu też jest pułapka dla do nas. Do mikrofonu prosimy. Co? Mikrofon, Grzesiu. Znaczy, chodzi mi o to, że to, co Krzysiek mówi, czyli takie niedoinwestowanie scenarzysty przy przerzuceniu całego ryzyka twórczego na niego, tak, jest dla nas sytuacją bardzo niewygodną. Ale zaraz Państwu powiem, że odwrotna sytuacja, kiedy my nagle dostajemy nawet więcej niż byśmy chcieli, może być jeszcze większą pułapką. Choćby dlatego, że producent w Polsce zaczyna już, przyjmuje coś, co jest obowiązujące na świecie, tak zwane turnaround. Co to jest? To jest to, że producent, wydając pieniądze na rozwój projektu, o którym mówimy na fazie początkowej, jeśli zrezygnuje z tego projektu, czyli prawa do tego projektu wrócą do nas, dopisuje do naszego scenariusza kwotę odszkodowania.
I teraz podpisując umowę z paragrafem Turnaround, wy musicie wiedzieć, co jest w Turnaround. Nie możecie na przykład się zgadzać na to, żeby było tam napisane, że w momencie, kiedy prawa wracają do was, następny producent w określonej dacie, czyli na przykład rozpoczęcia realizacji tego filmu, musi zwrócić pierwotnemu producentowi koszta. Jakie koszta? Producent może tam wpisać koszta, które wynikają z umowy ze scenarzystą, no i to mu się należy. On wydał na rozwój tego projektu i chce odzyskać te pieniądze. Ale on może tam również wpisać koszty przedprodukcyjne. I nagle się okaże, że wrócił do was scenariusz, ale do niego jest dopisane 100, 150, 200, 300 tysięcy euro. Czyli jeszcze nic nie zarobiliście praktycznie, a już macie takie obciążenie hipoteki. Ok? To jest pewna gra, która się w całym cywilizowanym świecie, o którym żeśmy marzyli w latach 80. właśnie wydarza. Właśnie wydarza. I teraz trzeba się nauczyć w tym żyć. Podam wam taki bardzo króciutki, bo zapomnę. Idziecie do stacji telewizyjnej z własnym pomysłem na serial. Stacja z wami podpisuje umowę. Pracujecie i nagle stacja mówi: sorry, nie idzie to, chcemy zmienić ekipę. Bardzo cię przepraszamy, no ale myśmy ci zapłacili za te odcinki, które napisałeś i tak dalej, będziemy z kimś innym pracowali. Ja nie znam przypadków, żeby scenarzyści nie zakleli pod nosem, ale de facto się na to zgodzili. A wiecie co, żeście po prostu zostaliście, czy inaczej, nie zostaliście okradzeni. Daliście się okraść w biały dzień. Producent może to zrobić pod jednym warunkiem. Musiał nabyć prawa do tego utworu. Czy oby na pewno nabył? Czy wy w swoich umowach, które podpisujecie ze stacjami telewizyjnymi, na 100% macie taki paragraf, który expressis verbis definiuje moment wejścia producenta w prawa? Bo jeśli go nie ma, to według ustawy momentem nabycia praw ze strony producenta jest wypłacenie całej kwoty, która jest w umowie. Niezależnie od tego, jakie prace zostały wykonane. Podpisaliście serial na 13 odcinków, po czwartym wam producent mówi dzięki. I co wy na to? Ok? To jest banalna sytuacja, ale ona wynika po prostu, ta nasza taka zgoda na to wynika z kompletnej nieświadomości. Z tego, że nie chcemy chodzić do prawników, zżałujemy tych kilkuset złotych na to, żeby ktoś zaglądał do tej umowy w trakcie negocjacji, a sami też nie za bardzo chcemy się tego uczyć. Więc znów wrócę, po co gildia? No, gildia przede wszystkim po to, żeby uczyć się tego wszystkiego. Gildia nic za was nie załatwi, poza tym oczywiście, że pójdziemy do organizacji zbiorowego zarządu, będziemy już, mimo że jeszcze nie jesteśmy zarejestrowani, już walczymy o to, żeby na przykład była respektowana kwestia utworu oryginalnego w kontekście praw do Biblii. To jest bardzo ważna rzecz w serialu. Ochrona tego, co zostało na początku wymyślone i tego, czego kontynuacją jest serial. To jest ogromna wartość intelektualna i to powinno być chronione, a nie jest. Więc chcemy po prostu, już rozmawiamy z AX-em, ZAP-ą, żeby to
jak najszybciej zostało wprowadzone w tym sensie, że obie organizacje, które chronią, inaczej, które zarządzają, jakby zbierają te tymi zarządzają tantiemami w obszarze scenariusza, respektowały to. I to są takie rzeczy, które będziemy załatwiali. Będziemy chodzili pewnie po stacjach telewizyjnych i na przykład domagali się tego, stacje prywatne nie chcą tego robić. Sprzedają nasze seriale w różne obszary eksploatacji i nie chcą nas nawet informować, gdzie. Dowiadujemy się nagle przez przypadek, że gdzieś jakiś pan narodowy nadawca satelitarnie wyemitował kilkaset razy, a nawet nieraz kilka tysięcy na obszarze Europy nasz tytuł. I nic z tego nie mamy. Bo dlaczego? Choćby dlatego, że nie byliśmy w stanie tego nadawcy ścignąć, ponieważ nikt nas nie poinformował. My nie obserwujemy wszystkich kanałów, których na terenie Europy jest kilka tysięcy. Prawda? I to robią stacje prywatne. Wszystkie. No to właśnie z nimi o tym chcemy rozmawiać, tak? To znaczy, żeby jak najpełniej i najlepiej chronić nasze interesy, bo umówmy się, jesteśmy i specjalnie się zawiązaliśmy jako związek zawodowy, a nie na przykład jako stowarzyszenie, żeby z mocy ustawy o związkach zawodowych móc być obecnym w różnych sytuacjach, na przykład w rozmowach z przedstawicielami władzy, organami władzy i tak dalej, żeby bronić naszych interesów, a z drugiej strony jako związek zawodowy mamy zupełnie inną pozycję w rozmowie z pracodawcą, jakim jest stacja telewizyjna. Możemy wejść w spór zbiorowy. Prawda? Zresztą oni doskonale wiedzą, reżysera można zmienić. Ale gdyby scenarzyści, to jest jedyny udany w historii branży filmowej strajk, strajk amerykańskich scenarzystów, nie filmowych, telewizyjnych. Prawnik amerykański, kiedy słyszy o gildii scenarzystów, ma jak najgorsze skojarzenia. No bo to jest, udało się. Okazało się, że można zablokować telewizję. I spełniono wszystkie żądania scenarzystów. No niestety ten argument siły jest bardzo ważny. I dlatego namawiamy was do tego, żeby kiedy gildia się prawnie, kiedy sąd nas zarejestruje i będzie zebranie założycielskie de facto gildii, i walne zebranie z wyborami władz i tak dalej, żebyście byli tam obecni. Bo nie ma co ukrywać, w ilości jest siła. Prawda? Tu trzeba dodać koniecznie takie podstawowe założenia statutu. Związek jest w rejestracji, my się spodziewamy rejestracji gdzieś pod koniec kwietnia, tak by wypadało z tych ogólnych tam, no nie wiadomo, nie ma terminów administracyjnych, tylko po prostu jest to sąd, więc... Ale mniej więcej z końcem kwietnia się spodziewamy rejestracji i wtedy będzie rzeczywiście wolne. Trzeba powiedzieć, że jest w tej chwili powołana taka robocza strona na Facebooku, która nas tam grupuje. To jest? Natomiast bardzo ważna informacja. To jest na Facebooku gildia? Gildia scenarzystów polskich. Zdaje się, tak. Ale statut przyjęty roboczo, bo był on elementem obowiązkowym do dokumentacji, którą trzeba złożyć w sądzie w celem rejestracji, mówi o pewnym progu wejścia do gildii. No i tym progiem jest debiut w filmie fabularnym lub serialu fabularnym. Może to być jeden odcinek i to może być, jeśli chodzi o fabułę, współautorstwo, ale debiut jest na tym progiem, bo jest to taki zawód, w którym nie jest tak jak w zawodzie lekarza, tak, że jest jakiś dyplom czy coś, każdy może ogłosić się. Proszę mi wybaczyć trywialność pytania, ale w przypadku debiutu fabularnego rozumiem, że to musi być zakończone emisją w kinie, tak? To nie może być na przykład coś, co zostanie zrealizowane. Tak, to jest emisja albo tak, premiera.
Jak zostaniemy zarejestrowani, odbędzie się walne, powołany zarząd, wszystkie te rzeczy będą dyskutowane ponownie. No to są pewne założenia takie wstępne, wymagane do stworzenia do pliku jakiejś tam dokumentacji, która była niezbędna do złożenia wniosku o rejestrację w KRS-ie. Nie mamy zielonego pojęcia, ile to będzie osób. Na razie na tej stronie, na Facebooku jest 150 czy 160 osób. Ale też nie wszyscy o tym wiedzą, więc po prostu interesujcie się, rejestrujcie tam i ewentualnie trzymajcie rękę na pulsie w inny sposób, jeżeli nie będziecie się tam mogli ze względu na brak tego progu zarejestrować, bo tam administratorzy sprawdzają ten próg na razie. Ale jak mówię, skąd będzie dyskutowana skala tej grupy? No właśnie, to chyba ważne, prawda? To ważne na pewno. Ja może... Teraz zapytam się Państwa, czy są jakieś pytania, bo przekroczyliśmy połowę czasu nam przyznanego tutaj i jeśli są, to jest dobry moment, żeby je zadać. Ręka w górę i tam, jakbym mogła prosić, tam na tyłach się pojawiła potrzeba. Jeśli ktoś tutaj, to też proszę rękę. Dobrze. Na jakiej zasadzie scenarzysta może zostać producentem serialu w przypadku takich stacji jak HBO czy Netflix? Czy musi mieć jakiś wkład finansowy? Na jakiej zasadzie to działa? Nie, producentem formalnie jest stacja, natomiast to jest funkcja producenta nadzorującego, kreatywnego, liniowego, jak go tam zwą, która wynika z zatrudnienia takiej osoby przez stację, więc to jest dobra wola stacji, ale często stosowana chyba. To jest decyzja stacji i nie jest wymagany żaden wkład i finansowy, to w ogóle nie tak działa. To jest tu funkcja. Słowo producent jest, jakby ma dwa znaczenia. Jeden to jest znaczenie formalno-prawne, to jest instytucja, najczęściej spółka lub instytucja, która posiada prawa, grupuje jakby prawa do dzieła. A drugie znaczenie to jest funkcja zawodowa, tak? Można pełnić, być z zawodu producentem, ale nie być właścicielem miejsca, w którym się pracuje, tak? To w tym znaczeniu stacja jest producentem w znaczeniu formalno-prawnym, a zatrudnia kogoś na stanowisko producenta kreatywnego, żeby wykonał nadzór nad realizacją czy okresem developmentu jakiegoś projektu. To tak wygląda. To mi się przypomniało do tego, co jeszcze Grześ ostatnio mówił. Ja też mam taki konik jeden z mojego pola z działań w filmie fabularnym, który też powinien w umowach mieć jakąś swoją postać. Niebezpieczna praktyka i niebezpieczny nawyk w Polsce, myślę mocno charakterystyczny dla Polski, to moje ukochane dopisywanie się reżyserów do autorstwa scenariusza. Wygląda to tak. Lecę do producenta, opowiadam jakiś fantastyczny pomysł. Producent stwierdza, że świetny, pisze ze mną umowę, zamawia u mnie napisanie scenariusza. Tworzę ten scenariusz, jest to mój i autorski pomysł i wykonanie, powiedzmy. Dostarczam pierwszy draft scenariusza i rozpoczyna się rozmowa, czasem trochę wcześniej, na temat tego, z jakim reżyserem chcielibyśmy pracować, jakiemu reżyserowi chcielibyśmy powierzyć ten film. Często producent scenarzysta o to pyta, jeśli scenarzysta jest jakoś tam, mniej więcej orientuje się w rynku. I zostaje zatrudniony reżyser do projektu, tak? Powiedzmy, że jest taka kolejność. Czasem już jest i czeka na tekst, wszystko jedno. No i reżyser oczywiście ma pewne uwagi do tekstu, tak? Ma do tego prawo i w ogóle jest to cenne i potrzebne. To jest praca grupowa, tak? To jest teamworking. No a pojawia się natychmiast taki mechanizm, że się ten reżyser do tego scenariusza, do którego wniósł jakieś tam pomysły na scenę, że może by inaczej zacząć, a może skrócić, coś tam. Natomiast pojawia się jako autor, jako współautor tego scenariusza. To jest nagminne w ogóle. Ja młodszy jak 5 zł, jak słyszę taką propozycję, bo to w ogóle pytam, ale czy do kompozytora też się będzie dopisywał i do scenografa? No przecież też mu podpowiada, czy razem dyskutują, czy wypracowują jakiś model, nie wiem, czy orkiestracji, czy koloru ścian. Razem jeżdżą na lokacje i wybierają obiekty zdjęciowe. Czy to oznacza, że reżyser dopisuje się do scenografa też? Nie, do scenografa się nie dopisuje. To dlaczego dopisuje się do autora? Tylko że reżyser dopisujący się do autora scenariusza zabiera mu pieniądze w takim procencie, w jakim te prawa zostaną mu przez producenta przyznane w tym scenariuszu. To jest fatalna praktyka polska, wynikająca z pewnej tradycji kina reżyserskiego,
z pewnej tradycji lat 60., 70. też, gdzie silna domena kina reżyserskiego nadproducenckim, którego de facto nie było w pewnym sensie, a w pewnym był wyłącznie, no bo państwo było producentem, ale w sensie praktycznym było to kino reżyserskie. Stanowi to strasznie niebezpieczny mechanizm, dlatego że to jest zabieranie pieniędzy scenarzystom z powrotem i to tych honoraryjnych i tych tantiemowych, bo jeżeli reżyser wchodzi na 30% czy 40%, to zabiera tyleż pieniędzy scenarzyści. I na końcu dnia mamy taką sytuację, że większość tych mechanizmów, o których my tu dzisiaj mówiliśmy, jest ich jeszcze więcej, to jest kwestia pieniędzy. No głupie, ale tak. Na końcu dnia chodzi o pieniądze. Znaczy, na końcu dnia chodzi o to, że rynek profesjonalnych, zawodowych, skoncentrowanych scenarzystów będzie większy i lepszy, a widać z innych parametrów, takich jak serial, takich jak wyniki złotych, tych złotych lwów, o których mówiłem, że jest potrzebny, ten rynek będzie większy, jeśli ci scenarzyści będą mieli z czego żyć. Ja mówię to oczywiście w totalnym uproszczeniu, ale to jest taki mechanizm generalny zapewnienia. To oczywiście zarzucanie tego rynku pieniędzmi na scenariusze też nie załatwi sprawy, rzecz jasna. Ale jednak przy talencie, determinacji, bo też obserwujemy odpływ scenarzystów z filmu w stronę serialu, no bo młody człowiek napisze scenariusz udany, powstanie film, no i on pobierze za to jakieś honorarium, bierze gdzieś tam nagrodę, ale jeszcze... I koniec. A miesiące płyną, czynsz trzeba zapłacić i karmę dla kota kupić, tak? To jest tak, że co robi taki młody człowiek? No leci do serialu, tak? I jak ma talent, jest pracowity, staje przez taką stację przytulony bardzo mocno i do fabuły już nie wraca. Więc to też jest tak, że ta gildia będzie pewne takie procesy tłumaczyć, może uświadamiać w różnych formach, w środowisku producentów w tym przypadku, myślę, będzie szczególnie istotne, żeby opowiedzieć o jakby specyfice naszej pracy, o tych mechanizmach, które wydają nam się złymi praktykami. Będziemy chcieli o nich porozmawiać z gildiami czy indywidualnie. Bardzo proszę. Ja mam dwa koty. Pierwsza sprawa, to chciałem się zapytać właśnie o rozwój właśnie ważności scenarzysty też na rynku polskim, bo w przypadku na przykład jak mamy serial True Detective, który jest emitowany na HBO, mamy tam Nicka Pizzolatto, który wymyślił ten serial i praktycznie już zaczął w trzecim sezonie go reżyserować. Natomiast właśnie chciałbym powiedzieć, że kiedy możemy zobaczyć to, że zaczyna Nick Pizzolatto już reżyserować, czy też ma więcej tych reżyserów, serial, ten można powiedzieć trzeci i drugi sezon staje się bardzo nierówny. Chciałem się też właśnie dowiedzieć, czy też uważacie, że tak będzie w Polsce, panowie, że coraz bardziej będzie zwracane na to uwagę na autora, a niekoniecznie już na reżysera, tak jak w przypadku HBO, czy właśnie tego True Detective. No pewnie w tym serialu tak się zdarzyło, może w innych się inaczej zdarza. Masa scenarzystów gdzieś w świecie próbuje reżyserii. Jedni są dobrymi reżyserami, inni są beznadziejnymi. I tak to po prostu w życiu jest. To znaczy myślę, że stacja na to każda patrzy trochę inaczej. No, stacja chce mieć widza. I stacja ma pewną pragmatykę postępowania. Jeśli stawia w tym okresie wstępnym, tak to nazwijmy, na scenarzystę, to tylko dlatego, że to jest osoba na tym etapie najbardziej kreatywna i gwarantująca właśnie poziom kreatywności. Jeśli to się potem sprawdza w realizacji, a scenarzysta chce być reżyserem, to mu się to daje szansę. I to jest, wie pan, nieważne, czy to będzie serial, czy film. Na to znaczy, jeśli się ma pewien dorobek, to ja panu mogę powiedzieć tak, to znaczy ja nie chcę być reżyserem, ale mi się proponuje, żebym był reżyserem. To weź sobie to wyreżyseruj. Dlaczego tego nie wyreżyserujesz? Ty to zrobisz najlepiej, prawda? No, to jest moja decyzja, czy ja będę reżyserem w tym. Znaczy nie w ogóle reżyserem, tylko no, wszyscy wiedzą, że ja jakby już po tylu latach w filmie spokojnie bym coś wyreżyserował,
czy to by było dobre, czy złe, to jest osobna kwestia, prawda? I tak jest na całym świecie i to jest naturalna droga. Natomiast no, akurat w tym wypadku, o którym pan mówi, pewnie ten chłopak, czy, no, nie, pisze fajne scenariusze, ale nie powinien ich reżyserować. No. Ale producent zaryzykował, stacja zaryzykowała, no i być może średnio na tym wyszła. I tak to jest. To znaczy, to nie jest dla mnie jako scenarzysty. Ja uczę scenarzystów w Łodzi od wielu lat i wiem, że co drugi, a może lepiej, nie przyzna się do tego, ale jest scenarzystą tylko dlatego, że się na reżyserię nie dostał. Ale będzie próbował. A jak mu nie wyjdzie, a nawet już się będzie wstydził zdawać, cholera, bo to wie pan, na czwartym roku znów scenariusza, znów się nie dostać na reżyserię, trochę obciach. Ale cały czas będzie o tym myślał, tak? No bo to jest taki wybór. Tak samo, wie pan, może w mniejszym stopniu ludzie na operatorskim wydziale i tak dalej. Reżyser jest, znaczy wydaje się kimś takim, no nie wiem właśnie jak to nazwać, no młodzi ludzie myślą, że to jest coś bardzo szczególnego. Może pewnie jest na swój sposób, tak? Natomiast myślę, że przede wszystkim scenarzyści odkrywają jedną rzecz. I to jest, myślę, że mówię w tej chwili trochę tak jak nauczyciel scenariusza od wielu lat w różnych szkołach, na różnych kursach w Polsce i poza Polską. To jest najtrudniejszy z zawodów filmowych, dlatego że po prostu musimy w pełnej koncentracji spędzać ze sobą bardzo dużo czasu. W pewnej nawet izolacji. I problem w większości ludzi polega na tym, że siebie nie lubią. Więc czas spędzony ze sobą jest czasem nieznośnym. Ten zawód powinni uprawiać ludzie, którzy wyłącznie siebie lubią. Mają podwyższony poziom miłości własnej. Prawda? I ja fantastycznie czas spędzam sam ze sobą. Nigdy się nie nudzę, wręcz uważam, że czas spędzony ze sobą zawsze jest wartością dodaną, bo z nikim się mi tak dobrze nie rozmawia jak ze sobą. Dlatego ja się bardzo dobrze znoszę pracę scenarzysty i takie długie okresy samoizolacji. A inni, na przykład moi koledzy, muszą się wspomagać alkoholem, żeby to wytrzymać, który, jak wiecie, jest chorobą zawodową. Więc nie ma scenarzystów specjalnie wielu na świecie, też i w Stanach. To oczywiście to jest najłatwiejsza droga do filmu. Każdy może być scenarzystą. I de facto tak jest. Historie wielkich ludzi, którzy piszą fantastyczne scenariusze, to jest często taka droga. Ktoś komuś przy barze coś ciekawego opowiedział. I tak się zdarzyło, że tym, który słuchał tego barmana, był ktoś ze studia i tak dalej, prawda? Jesteśmy tylko opowiadaczami historii, tylko że rzecz w tym, że cholera, praca nad scenariuszem to nie jest, to jest problem, to jest wymyśleć, żadnym problemem jest napisać. Problemem jest to poprawiać. I to jest ten mozuł, którego po prostu bardzo wielu ludzi nie znosi. Nie znosi w sensie, nie mają temperamentu do tego. To nie jest ta osobowość. Potencjalnie nawet są bardzo zdolni. Tylko co z tego? I tyle. Dla mnie, wie pan, jako scenarzysty nie jest ambicją być ani producentem. Tak zrobiłem to, bo tam komuś chciałem pomóc, potem coś tam ze studentami, a stwierdziłem, że to bez sensu. W ogóle mnie to nie interesuje. Reżyseria nie interesuje mnie od lat, wielokrotnie namawiany coś tam. Nie, nie. Ja po prostu jako scenarzysta chcę napisać, wie pan, taką historię, która na całym świecie przyciągnie miliony ludzi do kin. I po wyjściu z tego seansu pomyślą, że dobrze spędzili ten czas, bo się czegoś dowiedzieli, coś przeżyli. Spojrzeli na coś z innej strony.
To jest, wie pan, taka opowieść, jak znajomy mi opowiadał, jak był w Teksasie na Broadway w Mountain w małej miejscowości, to Austin poszedł do kina i wszyscy faceci w kinie byli w skórach i oglądali film o dwóch pedałach. I kowbojach na dodatek, no. I on wyszedł z tego kina, żeby się go zapalić i mówi, wychodzą. I oni kręcą głową i mówią sobie, to jest kurwa nieprawdopodobne. To naprawdę jest miłość. Tyle. To bardzo dużo. Ci ludzie zostali poruszeni. I to jest jedyna moja ambicja, żeby poruszać widza. No nic poza tym. Czy będę to robił jako scenarzysta, czy reżyser, wie pan. A myślałeś o aktorstwie? Myślał. To jest znacznie gorsze. Muszę przyznać, że to w moim mniemaniu to nie jest praca dla mężczyzny. Mówię to zresztą jako przyjaciel wielu aktorów. Scenarzysta po prostu siebie powinien lubić. Prawda? I ten czas, prawda, nawet się sobą jakoś fascynować, jakimś takim fajnym rozmówcą, ale nie kochać. Narcyzm tutaj nie jest najwłaściwszym uczuciem, a dla aktora akurat narcyzm jest absolutnie czymś pożądanym. Bardzo proszę. Dzień dobry, Paweł Furman z tej strony. Ja mam takie pytanie, jak gildia zapatruje się na członkostwo scenarzystów seriali paradokumentalnych? To jest dość duży rynek, dość duża ilość ludzi, którzy się tym zajmują. Natomiast jak rozumiem, debiut fabularny, który jest tym progiem, nie obejmuje tej produkcji. Okej, już po panu odpowiadam. To jest, od razu powiem, że w tej grupie założycielskiej mieliśmy i mamy z tym jakiś problem. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo różne zdania na temat, na ile to jest twórcze, na ile to jest odtwórcze. Na ile to jest, i czy to de facto jest scenariusz fabularny. I ta dyskusja nie jest skończona, od razu panu powiem. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że myśmy coś przedyskutowali, zamknęliśmy temat, powiedzieliśmy tak, nie. No to jest jeden z tych elementów, które po prostu zostawiliśmy dla zarządu, który tak, będzie wydaje pierwszy. Nam się, że na pewno będziemy o tym dyskutowali, bo to jest taka sprawa, tak jak mówię, która nie tyle, że wzbudziła emocje, ale wzbudziła bardzo odmienne stanowiska i trzeba się po prostu temu przyjrzeć. My wiemy, że tych seriali jest dużo i że za tymi serialami stoi grupa bardzo licznych twórców. Wiemy, że ci twórcy zostali wzięci pod ochronę jako twórcy. Czyli to też jest dla nas jakimś wskazaniem, że na przykład ja jako Zapa, czyli moja organizacja, uznaliśmy, że to jest jednak twórczość. Z drugiej strony, wie pan, no nie ukrywam, że idą za tym rozliczne pytania, bo jak pan wie, albo, nie, albo państwo wiecie, albo nie wiecie, że wycena tego dzieła jest, powiedziałbym, diametralnie różna od każdego innego, nazwijmy to, formatu fabularnego. Więc prawda, to będzie jakieś powielenie tej dyskusji, która wcześniej była w Zapie. Przy tych samych wątpliwościach, od razu powiem. Tak? To znaczy w Zapie były dokładnie te same wątpliwości. Czy oby na pewno to jest praca twórcza? Na ile to jest twórcze, na ile to jest odtwórcze? Więc jesteśmy przed dyskusją na ten temat. I na dzisiaj tylko mogę powiedzieć jedno, że są no po prostu różne głosy w tej sprawie. Na pewno będziemy chcieli wysłuchać ludzi, którzy to robią i spytać się ich, jak to widzą i dlaczego tak, a nie inaczej. Bo prawdę mówiąc, ja w ogóle nie mam na przykład wiedzy na ten temat. To jest jakby tak strasznie odległe, że tak bardzo odległe ode mnie, że po prostu nie wiem, po prostu jakby nie wiem do końca, na czym ta praca polega. I gro z nas nie ma tej wiedzy. Więc chcielibyśmy tą wiedzę posiąść,
żeby usiąść do tej rozmowy na ten, no, znaczy do rozmowy na ten temat, prawda? I tylko tyle mogę powiedzieć. Na dziś. Słucham? Będzie spotkanie na ten temat. To znaczy myślę, że my jako gildia na pewno zrobimy spotkanie na ten temat, bo będziemy chcieli wysłuchać i następnie podjąć jakąś decyzję, bo to jest tak, że przyjęliśmy, myślę, po długich dyskusjach, myśmy się spotykali rok, niecały rok, w takim dosyć wąskim gronie kilkunastu osób, dlatego że ta inicjatywa jest kolejną z i żadna z poprzednich nie stała się rzeczywistością. Nawet gildia powstała jako stowarzyszenie kilkanaście lat temu, ale ona nigdy nie zaczęła formalnie działać. I w ogóle zastanawialiśmy się, czy jest taka wola, żeby ta gildia powstała, bo to, że są te gildie czy stowarzyszenia, prawda, bo tak de facto gildie to jest gildia reżyserów fabularnych, dokumentalnych i chyba teatralnych teraz. A resztę towarzystwa się zorganizowało jako stowarzyszenia, operatorzy, montażyści. Natomiast doszliśmy do wniosku, że już, jeśli w ogóle, to nie jako stowarzyszenie, bo nie chodzi nam o opiniotwórczość, tylko jako gildia, czyli organizacja, która będzie działała. Przyjęliśmy założenie, że w kolejnym kroku, że nie będzie to organizacja elitarna, ale egalitarna. Dlatego, że problemem scenarzysty polskiego dzisiaj jest głównie problem scenarzysty telewizyjnego. Że organizacja zrzeszająca tylko twórców filmowych, może się przy stoliku kawiarnianym spotykać i to jest wszystko. I w końcu, co to znaczy egalitarna? To znaczy, że musimy postawić jak najniższy próg. Czyli debiut filmowy albo serialowy na poziomie samodzielnie napisanego odcinka serialu fabularnego. I tutaj po to był ten wywód, że teraz docieram do tego, czy odcinek takiego serialu jest odcinkiem serialu fabularnego. Odpowiedź moja na dzisiaj, ja nie mam wiedzy, ale patrzę na ZAPE, ZAX, dla tych instytucji, które płacą tantiemy, nie jest to serial fabularny. Prawda? To znaczy oni inaczej to definiują. Z drugiej strony przedstawiciele, znaczy osoby, które to robią, gdzieś w prywatnych rozmowach i tak dalej, mówią nam, ale jak to? Przecież to. Prawda? Ale zaraz ktoś się pojawia, mówi nie, wiesz, to może w tym formacie tak jest, ale w tym jest zupełnie inaczej. Rozumiecie? Musimy najpierw rozpoznać sprawę, zrobimy spotkanie, to już dzisiaj mogę obiecać. Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, czekamy na rejestrację. Ta rejestracja uruchomi wszystkie możliwe procedury. Na razie 40 kilka osób podpisało się pod dokumentami sądowymi. Wybraliśmy 7-osobowy komitet reprezentacyjny, jesteśmy jego przedstawicielami. Tak jak powiedziałem, gdzieś już chodzimy, przedstawiamy się i tak dalej, ale formalnie zaczniemy działać w momencie, kiedy dostaniemy informację z sądu o rejestracji gildii. I wtedy będzie ten moment, w którym na pewno z Państwem, mówię o reprezentantach tego formatu, będziemy się chcieli spotkać i rozmawiać, okej? Okay? Tak by tyle. Rozumiem, że Państwo mogą szukać informacji na Facebooku, tak, żeby będzie. Tak, to znaczy na Facebooku, to jest jedyna jakby formuła poza szeptanką jakąś. Na Facebooku będziemy informowali, jeśli cokolwiek się pojawi w sprawie naszej rejestracji, czy być może niektórzy z Państwa słyszeliśmy o takim spotkaniu, ono miało być tam w lutym, ale nic z tego nie wyszło, ale być może je jeszcze zrobimy i ono będzie otwarte tylko po to, żeby wszystkich zainteresowanych poinformować, co w najbliższym czasie nas czeka i zebrać ewentualnie pytania, wątpliwości, żeby już nad tym się zastanawiać. To jeśli będziemy coś takiego robili, na Facebooku Gildia Scenarzystów Polskich, tam wszystkie informacje będą umieszczane.
Tak, no dlatego, że panu powiedziałem, że ta grupa, nazwijmy to założycielska, uznała, że zostawiamy to. Nie, ale że ponieważ jest dyskusja na ten temat. Ale to jest otwarte chyba. Nie, to jest tajna grupa. Nie, to jest tajna, widzicie. To jest. Okej, okay, dobrze. Ja zapamiętuję. Dzięki ale tu, za informację. Ja tu pani ma mikrofon i prosimy. Tak. Dzień dobry. Ja mam pytanie o to, czy treatment jest formą sprzedażową? Wyłącznie. Okej, okay. Chodzi mi po prostu o sytuację, w której scenariusz to nie jest treatment taki napisany, opowiedziałam anegdotę, ona się podoba, więc zamienię to na dłuższy tekst, tylko jest drabinka, jest jakiś pierwszy akt, ale to jest jeszcze w powijakach. Czy to jest podstawa do podpisania umowy z producentem? Oczywiście wiadomo, nie jest to skończony i gotowy tekst, więc pewnie jest tam jakaś klauzula, że to jest początek. Znaczy nie, treatment to jest zapis historii od początku do końca. Treatment oryginalnie na całym świecie jest traktowany jako dokument handlowy. Nie jako dokument, nazwijmy to, artystyczny, chociaż takim też jest. No i pewnie wielu z Państwa było na różnych jakichś workshopach i tak dalej. I tam się zawsze informuje, czym się różni dokument handlowy, treatment handlowy, od takiego treatmentu, nazwijmy to, artystycznego, gdzie ja po prostu prezentuję swoje myślenie, to jest bardziej rozwinięte i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie tak. Nawet więcej pani powiem, że dokumentem handlowym dzisiaj w Europie, ale w świecie też, jest jedna strona synopsisu. To znaczy i więcej mogę powiedzieć, że ja w Polsce nigdy nie sprzedałem scenariusza, przedstawiając producentowi coś więcej niż jedną stronę maszynopisu. I na jednej stronie można wystarczy, jeśli jedna strona nie jest w stanie poruszyć producenta, nie ma takiej możliwości, żeby poruszyło go 10. Jasne, wtedy go coś zainteresuje, jakiś wątek, on wejdzie w rozmowę. Ale nie to, że będzie przekonany, żeby to kupić. Ja mówię o prawdziwym producencie, a nie o jakimś takim cwaniaczku, który, wie pani, szuka okazji i tak dalej. Także spokojnie. Dziękuję. I tak, tutaj jeszcze państwo mają. Tak, pan miał pytanie i tu pani, i tu pan jeszcze. Dobrze. Ja w zasadzie mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy gildii. Powiedzieliście panowie, że jest 150 osób, które, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, są zainteresowane byciem członkami. Czy to znaczy, że oni już ten próg wejściowy spełniają? To jest pierwsze pytanie. I pytanie, przepraszam, rozwinę to pytanie. Co z ludźmi, którzy nie spełniają tego progu? Czy w ogóle mają szansę jakąś z wami współpracować? I drugie pytanie to jest to, producent zamawia scenariusz, scenarzysta pisze, dokonuje poprawek i w jaki sposób ten proces można zakończyć? To znaczy, gdzie jest ten moment, że scenarzysta mówi, nie, no słuchaj, ja już napisałem wszystko, to już nic nie zmienię. Producent mówi, ale mi się to dalej nie podoba. Tak? Gdzie, czy w ogóle istnieje taki moment, punkt zwrotny, gdzie producent mówi, słuchaj, nie napisałeś, ja ci nie zapłacę. Scenarzysta mówi, ja już to jest dzieło skończone, ja już tu nic więcej nie będę poprawiał. Dziękuję. Dobre pytanie. Ten proces się nigdy nie kończy, to po pierwsze, ale to, jak on będzie wyglądał, musi być uregulowane w umowie. Kolejny aspekt poprawnej umowy, która musi ograniczyć liczbę tych poprawek i określić sytuację, co będzie potem. To znaczy, jeżeli już limit tych poprawek, czy cierpliwości, czy ochoty zostanie wyczerpany przez scenarzystę, co dalej może zrobić producent, a to, co może zrobić, to jest kilka różnych modeli i działań, ale to się sprowadza do tego, że może sobie zatrudnić script doktora, który te zmiany będzie wprowadzał, a przedstawiał je następnie autorowi. Ale to trzeba opisać. Cały ten proces poprawek z ich liczbą, terminami i procedurą. Wszystko precyzyjnie w umowie. Powinno oczywiście być precyzyjnie w umowie, a najczęściej nie jest. I powstają konflikty takie, jak pan właściwie sugeruje, że mogą być, to takie właśnie są. Tak. A to pierwsze pytanie dotyczące gildii.
Jeszcze raz, myśmy, znaczy to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że rok temu jakieś dwie grupy zaczęły po festiwalach, korytarzach i knajpach rozmawiać o konieczności stworzenia gildii. To było zmotywowane wieloma aspektami, no, każdy z nas o tym myślał. Na pewne znaczenie mogło mieć dosyć prężne wtedy działanie gildii reżyserów. Myślę, że dla mnie takim momentem jest to, ponieważ jestem zawodowym scenarzystą, robię to na co dzień, a ciągle słyszałem, że nie ma w Polsce scenarzystów i miałem taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony wiedziałem, że istnieje, a z drugiej strony słyszałem, że nie istnieje. Nie ma mnie. Na pewno takim bodźcem był moment, kiedy zorientowaliśmy się, że w zeszłym roku we wszystkich komisjach oceniających wnioski w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, no tam nie wiem, 100 czy ilu łącznie ekspertów, tam kilkudziesięciu pewnie, jest jeden scenarzysta, dosłownie. I myśmy po prostu stworzyli taką bardzo roboczą grupę kilkunastu osób, z którymi spotykaliśmy się kilkukrotnie. Następnie na takie walne zebranie, które rejestrowało te dokumenty, o których Grzesiek wspominał, stawiło się tam 48 osób. Ale wiedząc, że potrzebujemy jakiejś platformy komunikacji tymczasowej do momentu rejestracji, powołania walnego i wybrania władz legalnych, że tak powiem, potrzebujemy jakiejś platformy wymiany kontaktu po prostu. I tą platformą jest ta strona na Facebooku. Chodziło o to, żeby na tej stronie zebrać mniej więcej orientacyjną liczbę osób. To nie są wszyscy scenarzyści w Polsce czynni zawodowo. Niektórzy może czekają na moment rejestracji, niektórzy nie chcą się angażować, niektórzy jeszcze się nie dowiedzieli o tym, a niektórzy zapomnieli. No, liczymy, że to jest jakaś grupa 200-300 osób, która będzie aktywnych zawodowo scenarzystów polskich, dobrze mówię, Grzesiu. A w tej chwili jest to sto kilkadziesiąt osób. Ta platforma jest niedoskonała tym, że jest tam ten próg, o którym mówiliśmy. I tych osób, które nie spełniają wymogów statutu, tam nie ma. No to się zmieni, jak mówię, mam nadzieję za miesiąc, jak powstanie pełne, prawdziwe, walne, będzie dużo większa liczba osób na tym walnym niż na tym walnym przed rejestracją. I będzie mogła odbyć się rzeczowa dyskusja jakaś na te tematy dotyczące właśnie charakteru gildii, tak? My na razie jesteśmy dumni z tego, że udało się zebrać te 50 osób, które podpisały dokumenty, powstał statut, regulamin, jakaś tona dokumentów potrzebnych do KRS-u i wygląda na to, że jest wciąż sporo osób, które wśród nas komunikujemy się mailowo, po prostu mając swoje prywatne maile, ma ochotę działać, ma ochotę coś robić, ma ochotę dotykać różnych zagadnień. Ktoś tam zbiera zagadnienia prawne, ktoś zbiera pomysły dotyczące takich działań, bym powiedział, środowiskowych, czy PR-owych, czy lobbyingowych, jak go zwał. Bo jest na przykład pomysł stworzenia nagrody dla scenarzystów. Ale rozumiem, że w ramach tego kolektywu na razie te wszystkie osoby podejmują te działania czysto ideowo. Bo rozumiem, tak, że życzeniowe jest to, żeby na przykład była jakaś struktura biurowa, żeby ktoś tam... To wszystko... Nie, no jasne, to musi jakoś zawsze działać, tak? Nawet jeśli to będzie bardzo mała organizacja. Bo ja rozumiem pana bolączki, to znaczy szeptanka środowiskowa jest o tyle dobra, o ile należysz do środowiska, natomiast o ile nie należysz do środowiska, no to trudno, żebyś się dowiedział o czymkolwiek, co dotyczy tego kolektywu. I stąd myślę to pytania, jak się dowiedzieć na przykład... Okej. Ja powiem tak. Znaczy myśmy... To nie jest oczywiście żadna działalność konspiracyjna i tak dalej. Chodziło nam, że kiedy większość z nas, nie wszyscy, mieli takie wewnętrzne przekonanie, że albo zgodę, że tworzymy związek zawodowy, co daje szansę pewnej takiej działalności bardzo konkretnej i szerokiej, ale też rodzi masę problemów, choćby właśnie takich, że wchodzimy w strukturę organizacyjną, która nawet najprostszej rzeczy od strony wydatkowo, od strony finansowej podlega wszystkim oczywistym dla tego typu organizacji regułom. Księgowość i tak dalej. No tak, cała logistyka. Musimy się opodatkować. To są bardzo poważne sprawy, jeśli mamy normalnie działać, jeśli mamy mieć prawników.
ten prawnik, czy prawnicy, z którymi pracowaliśmy, trzeba było wytworzyć statut, dokumenty, jest reprezentacja w sądzie, są normalne, musieliśmy to wziąć na siebie. W związku z tym działaliśmy w małej grupie, no bo mała grupa jest zwrotna, szybka i chcieliśmy wytworzyć taką sytuację, która otworzy sprawę. No i właśnie jesteśmy w takim, w przededniu otwarcia sprawy, tak? To znaczy, kiedy już będziemy zatwierdzeni, zrobimy takie otwarte zebranie, to będzie zebranie wyborcze, walne, gdzie wybierzemy władzę, będzie dyskusja o priorytetach. Musimy wyznaczyć kierunki działań. Muszą powstać różne komisje, które będą działały w określonych obszarach i tak dalej. Masę pracy, którą od razu powiem, będziemy wykonywali społecznie. Mówiąc krótko, jeśli jakaś grupa, nazwijmy to, zajmująca się prawami, może nie prawami, umowami, nawali, no to nikt tego za nas nie zrobi. Prawda? Więc to jest adresowane do takich osób, jasne, chcemy, żeby było jak nas najwięcej, dlatego że jesteśmy wtedy siłą i inaczej się z nami będzie rozmawiało. To jest po pierwsze. Po drugie, no musimy po prostu się jakoś dobrze samozorganizować, przynajmniej wyłowić takie osoby, które są chętne do zdyscyplinowane. I dyscyplinowane, jakoś odpowiedzialne do tego, żeby pewne rzeczy organizować i przeprowadzać. Bo nikt za nas tego nie zrobi. Na pewno nie będziemy mieli aż tyle pieniędzy, niezależnie od formuły samofinansowania, którą musimy przyjąć na tym zebraniu, żeby stać nas było na najlepszych prawników w dowolnym czasie. Oczywiście oni przyjdą i będą bardzo dobrzy, bo są tacy ludzie, których to bardzo interesuje z przyczyn czysto zawodowych. Pracują w obszarze prawa autorskiego na przykład i będą nam pomagać. No ale to jest, powiedzmy, wolontariat jest okej do pewnego momentu. Drodzy właśnie Państwo, tak? Tak? A nie, już koniec? Bo jeszcze nie koniec, ale zbliżamy się do końca. Ale ja tu jeszcze wiem, że Państwo mają dwa pytania. Pani i Pan gdzieś tutaj też w środkowym sektorze, to poprosiłabym Panią z mikrofonem. Po pierwsze, to tak jakby do tego wątku, który tutaj cały czas powraca, czyli tego zamknięcia, otwarcia i tego progu, bo on też się pojawia w internetowych dyskusjach osób piszących i jakby jest głównym wątkiem związanym z gildią, no bo nie wiemy co, to myślę, że nie tyle my może byśmy chcieli jako osoby, które nie mają formalnego debiutu jeszcze dostać się do gildii natychmiast, natomiast być może właśnie dostać się do wiedzy, czyli do tego, co na przykład panowie tutaj dzisiaj mówiliście o umowach i już wiem, że coś podpisałam nie tak, a ten okres między napisaniem a premierą filmu, jak sami powiedzieliście, to jest 2, 3, 4 lata, więc będziemy pisać kolejne scenariusze i podpisywać kolejne umowy w międzyczasie, więc fajnie by było, gdyby jakaś platforma otwarta była z waszą wiedzą. Myślę, że te wszystkie, nazwijmy to, ta cała działalność taka autoedukacyjna będzie miała formułę otwartą, prawda? To znaczy możemy sobie wyobrazić, że chcemy, żeby ktoś nam powiedział, jak powinniśmy postępować w jakimś obszarze umowy. Zapraszamy prawnika, prawników i myślę, że te spotkania będą otwarte. To znaczy otwarte w tym sensie, że nikt nikogo nie będzie wypędzał i sprawdzał, nie wiem, legitymację czy czegoś takiego. Dorobek na filmie. To nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu dla tych, którzy są scenarzystami i dla tych, którzy aspirują do tego. Znaczy tutaj ponieważ chcemy szerzyć pewną wiedzę, więc nie możemy się zamykać z tą wiedzą tylko na członków, to jest oczywiste. I chciałam takie szybkie pytanie trochę obok o centralizację studiów filmowych, w których się działo wiele ciekawych rzeczy i które gdzieś tam zostały odgórnie połączone i na ten temat jakby w mediach było bardzo mało, a czy to dla scenarzystów nie jest też bez znaczenia, bo te studia praktycznie poza kadrem nic nie robią. Primo. Po drugie, wie pani, sytuacja z tymi studiami jest taka, że
warunkiem, rodzajem honorowego przyrzeczenia, kiedy powstawała ustawa o kinematografii, nasze środowisko, ale też inni uczestnicy, że tak powiem, polityczni tego procesu, zobowiązali się do likwidacji tych studiów. Czyli to było wiele, wiele, wiele lat temu. W ustawie znalazł się termin, ostateczny termin likwidacji tych studiów. I to była, ten termin minął kilka lat temu. W wyniku pewnych nacisków ówczesny minister kultury Zdrojewski wydłużył to. Prawda? Ja nie dyskutuję, to są nasi koledzy, przyjaciele. To jest dosyć krępująca sytuacja, oceniać ich. Nie ulega wątpliwości, że i to oczywiście każdemu z nich w oczy, mogę to swobodnie powiedzieć, bo nie jednemu to mówiłem, mając w dyspozycji prawa do większości polskich filmów z okresu ostatnich 50 lat. Czyli mówiąc krótko, handlując tą biblioteką, jest pytaniem, na co wykorzystywali te pieniądze. No, ja nie będę, jakby ja nie jestem, tu nie potrzeba śledczego, bo my to wiemy. Oni też wiedzą i odpowiedź na to jest dosyć krępująca. Także wydaje mi się, że po prostu siłą rzeczy, takie są prawa przyrody, że pewne gatunki umierają, w ich miejsce się pojawiają inne. Czy centralizacja tych studiów, czy włączenie ich w strukturę reformowanej jakoś, nikt nie wie jak, włącznie z inicjatorem, wytwórni filmów dokumentalnych, ma sens? No, skoro nie wiemy, dokąd to prowadzi i co ma, jaki gatunek ma powstać w miejsce tego, którego dożynamy, no to nie ma na to odpowiedzi, a szkoda. I to jest druga strona medalu, że niszczymy coś bez pomysłu, bo nie ma pomysłu, czym to zastąpić, o ile w ogóle należy to zastąpić czymś. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mam takie pytanie, czy założyciele rozważali koncepcję wprowadzenia różnego rodzaju członków, członek zwykły, wspierający, honorowy i tak dalej, bo to jest często stosowane rozwiązanie, tak żeby w ten sposób przynajmniej wstępnie podzielić osoby, które chcą uczestniczyć. Tak, to jest, myśleliśmy, już nam to padło, ja pamiętam. Wie pan, to jest trochę tak, no ale myśmy przyjęli, są honorowi, chyba w takim statucie, a co do reszty, to wie pan, to jest tak jak z ludźmi, no co, lepszy człowiek, gorszy człowiek. Wszyscy jesteśmy równi. No to jest urok i jednocześnie pewnie jakaś wada demokracji. Nie, ale tam głos każdego człowieka jest tak samo ważny i my walczymy o wspólny interes. O wspólny. Co to by dawało, że wie pan, no można wprowadzić instytucję członka kandydata. Jak w partii, tylko wie pan, trzeba sobie zadać pytanie, po co? Znaczy, no, to jest strasznie trudne w wypadku naszego zawodu, kiedy nie jest wymagany żaden certyfikat czy dyplom, żeby ten tytuł scenarzysty sobie przyznać, a jedynym momentem rozpoznania, czy ktoś nim jest, czy nie jest, jest debiut. Nie ma innego, znaczy może z pełnym szacunkiem dla wszystkich tu. Może przyjść ktokolwiek z ulicy i powiedzieć, że jest scenarzystą. Formalnie, więc musi być jakiś rodzaj elementarnych progów czy kategoryzacji, jak go zwał. Natomiast też ten problem paradokumentalnych form nie jest jedynym, przed którym stanęliśmy, bo są też scenarzyści audio, form audio, są też scenarzyści gier komputerowych i cała masa innych. A krótki metraż? Krótki metraż, tak. I animacja. Czy tak. Według wstępnych założeń krótki metraż fabularny z przeznaczeniem na festiwalowym
też się mieści w tej kategorii, czy nie? Te rozmowy były dość ogólne i niewiążące, ale pamiętam moment rozmowy o tym, uznaliśmy krótkie metraże jako metraże szkolne i nie czyniące z autora jeszcze pełnoprawnego wykonawcę tego zawodu, tylko no po prostu uczącego się. Tak. Gdybyśmy żyli nie w Polsce, myślę, że krótki autor scenariusza do filmu krótkometrażowego miałby znacznie większe szanse. Dlaczego? Ja pracuję ze studentami, produkuję te filmy, w sensie krótkie filmy. W Polsce krótki film fabularny z filmem szkolnym. Ale jeśli pan pojedzie na najlepsze festiwale krótkiego filmu, poczynając od zamkniętej kategorii, czyli Złota Palma w Cannes dla filmu krótkiego, fabularnego, która niestety zniknęła, przez Gent i tak dalej. Tam krótki film jest filmem najczęściej robionym przez zawodowca, a nie filmem szkolnym. I to wynika z pewnej logiki procesu produkcyjnego, to znaczy bardzo wielu reżyserów, podchodząc do dużego tematu, decyduje się sprawdzić wyporność fabularną, na przykład używając tego bohatera w krótkim opowiadaniu. I gro głośnych filmów, ludzi gdzieś na początku drogi, ale już nie debiutantów, to są filmy krótkie. No nie wiem, choćby Billy Elliot, który powstał w krótkiej wersji. Twórcy się przekonali, że mają fantastyczną postać i weszli w poszukiwanie dalsze tej historii, na przykład świata, w którym opowiedzą ten film. To im zajęło rok, powstał scenariusz i weszli jakby w szukanie tak, pieniędzy. Tak, galerianki powstały w Polsce. Tak, galerianki jako dokładnie taka próba, przy której byłem. To znaczy ja się znalazłem gdzieś w momencie, kiedy już tutaj film powstał w tej szkole. I potem Kasia Rosłaniec jakby aplikowała tym na jakiś workshop, potem żeśmy o tym z nią rozmawiali, jedni ją namawiali, inni jej odradzali, nieważne, ale to jest naturalne. Natomiast w Polsce krótki film popularny jest wyłącznie filmem szkolnym. No to nie jest kwalifikacja zawodowa, bo to jest jakaś bramka do zawodu dopiero. I tutaj takie było nasze myślenie, powiem wprost.